Witam na kanale Take Look. Macie problem z uporczywym brudem na czajniku ze stali nierdzewnej? Dziś pokażę Wam trik, który sprawi, że Wasz czajnik będzie lśnił znowu jak nowy. Wystarczy jedna tabletka do zmywarki i trochę wody. Koniec z szorowaniem. Brud dosłownie sam odpada. Zostańcie ze mną i zobaczcie, jak łatwo można rozwiązać ten problem. Czajnik wkładam do dużego garnka. Wlewam tyle wody, aby stalowy korpus czajnika był cały zanurzony w wodzie i włączam palnik. Rzucam do garnka tabletkę, taką, którą wkłada się do zmywarki. Popatrzcie, po 10 minutach widać już unoszący się w wodzie brud. Widzicie ten tłusty osad, który zaczyna mięknąć pod wpływem wrzątku i tabletki od zmywarki? Po 40 minutach gotowania zabrudzenia na korpusie czajnika schodzą po zwykłym przesunięciu łyżką. Po 90 minutach gotowania wystarczy lekko przetrzeć korpus papierowym ręcznikiem, aby usunąć brud. Wyłączam palnik i przecieram korpus czajnika szczotką. Zabrudzenia schodzą tak łatwo, że można to zrobić ręcznikiem papierowym, ale szczotką jest po prostu wygodniej, bo się nie poparzą. Teraz zdejmuję rozmiękczony brud z dolnej części korpusu czajnika. Popatrzcie, jak wygląda czajnik po przepłukaniu pod bieżącą wodą. A tak wyglądał czajnik przed czyszczeniem, a tak wygląda po czyszczeniu. Prawda, że widać różnicę? A Wy macie jakiś sposób na czyszczenie tak zabrudzonego czajnika? Dajcie znać w komentarzach.